Rozwiąż nierówność 1,32 do potęgi x jest mniejsze bądź równe od 1/16. Aby rozwiązać nierówność, poszukajmy wspólnej podstawy dla liczby po lewej i po prawej stronie. Ja wybiorę jako wspólną podstawę liczbę 1,2. Czyli tu mamy 1 2. do jakiej potęgi podniesiona da nam 1,32? Oczywiście do potęgi 5. Bo 1 do 5 to jest 1 i 2 do 5 to jest 32. Czyli zamiast wyrażenia 1,32 zapisaliśmy wyrażenie 1,2 do potęgi 5. Teraz to wyrażenie wcześniej było podniesione do potęgi x, więc tutaj również musimy podnieść to do potęgi x. Po prawej stronie mamy wyrażenie 1,16, czyli również zapiszemy to jako 1,2. No i zastanawiamy się, 1,2 do jakiej potęgi podniesiona da nam 1,16. Oczywiście do potęgi czwartej, bo 1 do 4 to jest 1, i 2 do czwartej to jest 16. Po lewej stronie wykładniki będziemy mnożyć, czyli dostaniemy 1/2 do potęgi 5 razy x, czyli do potęgi 5x, a po prawej zostaje nam 1/2 do czwartej. Informacja, że funkcja wykładnicza jest funkcją różnowartościową, w przypadku nierówności już nam nie wystarczy. Musimy zastanowić się, czy jest to funkcja rosnąca, czy malejąca. Ponieważ w podstawie jest liczba z przedziału od 0 do 1, tak? Jedna druga należy do przedziału od 0 do 1, to wiem, że jest to funkcja malejąca. Naszkicujmy wykres takiej funkcji. Jest to funkcja, która na pewno przechodzi przez punkt 0,1 i jest funkcją malejącą. Co nam to daje? Widzimy, że jeżeli wartości funkcji są w relacji, że wartość po lewej stronie jest mniejsza od wartości po prawej stronie, może zaznaczmy sobie jakieś dwie wartości, tu niech będzie Y2, tu niech będzie y1. To zobaczmy, jak się zachowują argumenty. Ten argument to będzie argument x2, a ten argument. To będzie argument x1. Widzimy, że jeżeli y1 był mniejszy od y2, to ich argumenty są w odwrotnej relacji. Tym razem x, może zapiszmy to, że y1, y1 był mniejszy od y2. Teraz widzimy, że argumenty są w odwrotnej relacji, czyli x2. Jest mniejszy od x1. Więc jeśli po lewej stronie wartość była mniejsza od wartości po prawej stronie, to teraz argumenty będą w odwrotnej relacji, czyli argument po lewej stronie będzie większy lub równy argumentowi po prawej stronie. Więc to rozwiązanie mamy taką nierówność liniową. Tu między 5 a x jest mnożenie, czyli będziemy dzielić obustronnie przez 5. Czyli mamy x jest większe lub równe 4 piąte. Możemy jeszcze narysować to na osi. Zaznaczmy 4 piąte. Nasze x -y są większe lub równe od 4 piątych, czyli mamy kółeczko zamalowane i idziemy w prawą stronę. Co oznacza, że x należy do przedziału od 4 piąte do nieskończoności.